Za nami czas świąt, a co za tym idzie, z mieszkań znikają świąteczne elementy. Nierozerwalnym symbolem Bożego Narodzenia jest choinka. Sztucznej wystarczy zdjąć bombki i schować ją do piwnicy. A co zrobić z żywym drzewkiem? Przede wszystkim do ogródka przesadzić, to jest bardzo ważne. Takie gałązki, na przykład jeżeli nie jest w doniczce, więc nie można jej posadzić, to przecież gałązki można sobie gdzieś do wyrobu komuś ofiarować i już. Potem się oddaje na wysypisko zielone, gdzie utylizują i jest z tego nawóz. No i są te takie skupy jakieś z tych choinek, oddać ją najlepiej. Na przykład ja kupiłam choinkę sobie w doniczce, podlewam ją, a potem ją wsadzę do ziemi i będzie rosła. A klienci na przykład nie pytają Państwa, czy nie potrzebujecie później gałązek? Tak, pytają się. No to przynoszą i zawsze coś się wyrobi na wiązanki pogrzebowe. Zdania co do wyboru choinki nadal są różne. Żywa czy sztuczna choinka na święta? Żywa. Dlaczego? Bo ma klimat. Nie jest plastikowa i nie czyszcza środowiska, nie rozkłada się przez nie wiadomo ile lat. A co taką będę kupował? Nie ma sensu. Później wyrzucać gdzieś, śmiecić. Po co mi takiej? Ja wolę sztuczną. A w blokach taka się nie utrzyma. Sztuczną choinkę. Sztuczną mała choineczka, ponieważ mieszkamy sami, osobno, wnuki osobno, więc choineczka tradycyjna. Mała, ładna. Bogdan Zachara ze szkółki w Mokrzyskach podkreśla, że z roku na rok coraz więcej osób chce mieć w domu żywą choinkę. Najlepiej sprzedaje się jadła kaukaska. No ma to jakby dwa jakieś takie plusy, że raz, że to nie kuje. No i dłużej się trzyma, jeżeli chodzi o odcięta. No natomiast jest kłopot z jodłą kaukaską, jeżeli chodzi o doniczkę, bo nie chce się przyjmować, ponieważ jest to system tylko i wyłącznie palowy, a natomiast jodły świerk, tak zwany srebrny kujący, no ale zdecydowanie lepiej się przyjmuje. Te drzewka, których nie uda się nigdzie zakorzenić, zyskują drugie życie, stając się na przykład elementami bukietów. Gałązki sprzedajemy do kwieciarni. Kwieciarnie robią z tego wieńce, jakieś trojki i tak dalej. Natomiast te pozostałości utylizujemy w ten sposób, że mamy mielarkę, która mieli drewno i później to używamy w szkółce jako podkład pod inne rośliny. Warto także pamiętać, że choinki można oddać do zoo lub schronisk dla zwierząt. Przed oddaniem należy się jednak upewnić, że ogrody zoologiczne nie są nimi przepełnione.